Witam bardzo serdecznie i pozdrawiam z Kościoła Jezusowego w Zielonej Górze. Mamy dzisiaj 19 lipca, poniedziałek. Wsłuchajmy się we fragmenty biblijne, które są przeznaczone na dzisiejszy dzień. Pierwszy pochodzi z psalmu 32. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Oraz drugi fragment, który pochodzi z listu do Kolosan. W Jezusie Chrystusie mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. A w pieśni 809 w drugiej zwrotce możemy czytać oraz śpiewać. Wybaczyć racz mi grzechy, za siebie odrzuć je. Nie odmów swej pociechy, w swym gniewie nie karz mnie. Niech pokój Twój przebłogi ukoi serca trwogi. Nie odmów prośby mej. Dzisiejsze fragmenty, które są przeznaczone na poniedziałek, mówią nam o grzechu. A bardziej szczegółowo mówią nam o wyznawaniu swoich grzechów. Ale czy zastanawiamy się, jak do tego dochodzi, że w ogóle rozpoznajemy swoje grzechy, które następnie wyznajemy? Niestety ludzka natura została zniszczona. Została zniszczona i przesiąknięta przez grzech. Dość brutalnie można by powiedzieć, że grzech stał się naszą codziennością, stał się czymś, z czego nie możemy się uwolnić sami tutaj na ziemi. Czasami jest tak, że tak bardzo przyzwyczajamy się do grzechu, że nie jesteśmy w stanie sami rozpoznać, w jakim jesteśmy fatalnym miejscu. I wtedy właśnie przychodzi Bóg. Przychodzi Bóg, który poprzez swoje święte słowo uświadamia nas o naszej beznadziejnej sytuacji. Poprzez swoje słowo pokazuje nam naszą grzeszność i także pokazuje nam, że nasze życie potrzebuje poprawy. W teologii nazywamy to zakonem, czyli wszystkim tym, co uświadamia nas, że jesteśmy grzeszni, uświadamia nas, że nie jesteśmy w stanie naprawić swojego życia. I tutaj właśnie, podobnie jak w przypadku, jak jesteśmy chorzy, kiedy na przykład boli nas ząb, udajemy się wtedy do dentysty, podobnie kiedy rozpoznajemy naszą grzeszność i my powinniśmy udać się do najlepszego duchowego lekarza, do samego Boga. To On właśnie poprzez swoje słowo pociesza nas, ale także pokrzepia swoją Ewangelią. Ewangelią o Jezusie Chrystusie, bo gdyby nie śmierć Jezusa na krzyżu, odpuszczenie grzechów nie byłoby możliwe. To właśnie Ewangelia uświadamia nas, że musimy przyjść pod krzyż Chrystusa i wyznać wszystko to, co w naszym życiu jest złe. Wtedy, moi drodzy, kiedy spełnimy te dwa warunki, rozpoznamy swoje grzechy, a następnie wyznamy, będziemy chcieli poprawić swoje życie, wtedy możemy dostąpić odpuszczenia grzechów. Ale znów, odpuszczenie grzechów nie jest naszym dziełem, jest łaską. Jest tym, co otrzymujemy od naszego Stwórcy, od samego Boga. I tak jak czytaliśmy w liście do Kolosan, w Jezusie Chrystusie mamy odkupienie grzechów naszych. Dlatego jeśli czujemy się duchowo źle, czujemy się duchowo chorzy, rozpoznajemy swoje grzechy, idźmy do najlepszego lekarza, który, kiedy przyjdziemy, wyznamy, będziemy żałować, on te grzechy nam odpuści. Prośmy o wybaczenie, bo jak czytaliśmy także w pierwszym fragmencie, w psalmie, bo błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Amen. Życzę wszystkim błogosławionego dnia oraz tygodnia. Zostańcie z Bogiem.